Hieronim Hirek Harmidomski. Główny bohater serialu, jedyny syn państwa Harmidomskich. Ma 5 starszych sióstr oraz 5 młodszych. Wśród rodzeństwa jest tym pospolitym. Zainteresowania jego sióstr objawiają się na okrągło. Są też ich identyfikatorem. I to dzięki nim się odróżniają. Zaś to, czym interesuje się chłopiec, bardzo rzadko jest okazywane i nie tak huczne. Jest średniego wzrostu chłopcem o jasnej karnacji. Jego głowa jest okrągła. Posiada krótkie, białe włosy, które w kilku miejscach odstają, a także duże, sterczące uszy, wielkie oczy i zęby oraz biegi. Na co dzień ubiera się w pomarańczową bluzkę z krótkim rękawem i kołnierzykiem oraz dżinsy i białe buty na rzepy z czerwonymi paskami. To spokojny chłopiec, który dba o dobro swoich sióstr. Nie lubi konfliktów w domu, więc stara się unikać wszelkich nieporozumień, co nie zawsze mu się udaje. Nie afiszuje się ze swoimi hobby, ale są one znane. Razem ze swoim przyjacielem lubi oglądać Ark, z którego mają krótkofalówki i króla pierścieni. Kolekcjonuje też monety i składa modele oraz grywa w rozmaite gry wideo. Interesują go różne zwierzęta, ale nie tak bardzo jak małą hen. Kocha swoje siostry mimo konfliktów z nimi. Choć często im zazdrości i ma dosyć ich zachowań, szybko robi się samotny bez nich. Hieronim jest entuzjastycznym i charyzmatycznym chłopcem. Chociaż w niektórych przypadkach może on być nieco egoistyczny, dalej jest dobrodusznym chłopcem, który zawsze szuka zabawy. Jest geekiem w rodzinie, czyli z pasją zbiera komiksy, mangę, gry wideo, historie fantasy i science fiction. To typowe zainteresowania dla dziecka w jego wieku. Jego ulubionym zespołem jest Brysk, co widać w odcinku Rock and Roll na koncercie. Gra również w szachy. Hircia pojawiła się w odcinku Brat wśród braci, w którym Hirek życzył sobie, by żyć 10 braćmi. Gdy jego marzenie się spełniło, uświadamia sobie, że posiadanie braci zamiast sióstr nie było takim dobrym pomysłem. Hirek lubi czytać komiksy w samej bieliźnie. W odcinku Korki zauroczenia okazuje się, że jest wzorowym uczniem i jako jedyny z rodzeństwa nie potrzebuje korepetycji i pomocy Halszki. Hania nazywa go Syfon, Harma Grzdyl, Hercia Dzik, a Hala Orzeł. Choć w oryginalnej wersji żadna siostra nie ma na niego żadnego stałego przezwiska. Jest nim zainteresowana Rozalka, uczennica z jego szkoły. Najbliższe mu siostry to Harmonia, Honorata, Hermina, Holandia i Helena. Obok Herminy jest najcichszy z rodzeństwa. Wraz z Hanią i Hercią tylko on chodzi z kimś. Wraz z Harmonią i Heleną tylko on ma piegi. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Hirek.